Dzień dobry moi kochani, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie ponownie w Poradach Podlady. I dla tych, którzy są na naszym kanale po raz pierwszy, ja mam na imię Grażyna. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na odcinek, który nagrałam wspólnie z panią Agnieszką, którą poznałam po prostu na naszym kanale w komentarzach, które zostawiała i opisywała w nich, jak ona sobie radzi z zapaleniem stawów. No cóż, moi kochani, dlatego chciałabym, żeby Agnieszka podzieliła się dzisiaj z nami, jak ona sobie radzi z tym potwornym chorobskiem. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Agnieszka, chciałabym, żebyśmy porozmawiały na ten temat. Co i jak? Posłuchaj, więc tak w ogóle to chciałam Ci powiedzieć, że po rozmowie z Tobą, to co napisałam w ostatnim filmiku, następnego dnia dostałam takiego ataku po prostu reumatyzmu. Wiesz, to jest to ten moment, w którym nagle ci łamie palec. Okej. I zaczęłam się zastanawiać właśnie nad tym, co ty mi powiedziałaś. Nie mnie, tylko co mówiłaś o tych psiankowatych. I powiem ci tak, a przez tydzień wcześniejszy jadłam taką ilość pomidorów i papryki, że pomyślałam sobie, dobra, chylę czoła, bo tak. Ty powiedziałaś, a ja mówię, ale ja nigdy nie miałam, to ja mogę jeść. Aha, guzik, prawda. Natomiast moje metody plus twoje metody, czyli połączenie DMSO, które mam i mam w zapasie zawsze, plus rękawiczki oczywiście, za które bardzo, bardzo dziękuję. Więc ja to robię w ten sposób, że ja smaruję DMSO. Potem włączam lampę, która dość prymitywnie wygląda, Tak. ale to jest do terrarium. Ja ci ją włączę, zobacz. Jest czerwona, czerwone światło ma, rozumiem. Ona ma czerwone światło, jest żarowa, więc się nagrzewa błyskawicznie, robi się gorąca. I ja pod tą lampą z rękami siedzę do pół godziny nawet. To DMSO się kompletnie wchłania. Potem płuczę ręce i potem, po to, żeby móc dalej mieć posmarowane ręce, mam taki żel, który kupiłam w polskiej aptece internetowej, więc oni, ja to mam przesyłane, ale to jest taka butla i to jest żel końska maść, która ma żywokost i której nie trzeba tak pilnować, więc ja smaruję, kładę rękawiczki i na przykład idę spać. No i jeżeli my rozmawiałyśmy w środę, a ja w czwartek miałam jechać po zakupy, tak, i nie pojechałam, bo moją ręką to ja mogłam tyle zrobić, wiesz, tyle. Wiem. I Najbardziej masz problemy związane z rękami. ręce. Ręce, w tej ręce ten palec, Paliczki, no. a w tej ręce środkowy, bo pewnie za dużo tego pokazywałam kiedyś, jak byłam młoda. No to prawda. Ale jak byłam młoda. I mój syn mówi, widzisz, ukarało cię życie za ten palec. W każdym bądź razie, ja jestem w ogóle leworęczna, znaczy ja jestem oburęczna, ale lewa ręka pisze, prawa też pisze. Więc na szczęście mogę sobie to wymieniać. I na szczęście nigdy nie mamy jednocześnie. Rozumiem. Natomiast ta ręka zwykle jest taka, że jak już zaczynam robić tą ręką, to tak mówię, ale tylko ręce. Natomiast chcę ci powiedzieć, że u mnie połączenie DMSO, maść żywokostowa na noc, rękawiczki plus lampa, działają, no oczywiście ja mam w tej chwili sen namówi, o które kończę i już mam dzięki twojej rekomendacji glukozaminę z MSM-em i czarci pazur, który już mam w Brała zapasie, się. bo czarciego pazura nie brałam, no ale muszę skończyć DMSO, nie DMSO, tylko Mumio, bo jestem akurat w trakcie kończenia i zaraz przechodzę na czarci pazur. Ale te moje metody działają w ten sposób, że ja po 2 dniach mogę zrobić tak. Super. Więc wiesz, to jest Czy dużo. możesz każdym palcem dotknąć do kciuka pojedynczo? Każdym. A, pojedynczo? Tak. Pojedynczo. Świetnie. Ruchomość stawów, rewelacja. Więc moim zdaniem to jest całokształt, czyli. Ale lampa, która ma niesamowite działanie, przecież jest używana w rehabilitacji. Oj, serduszko mi się pokazało, dobra, jest. Także, ale jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, ponieważ jest
nasz sen, nie zdajemy sobie z tego sprawy, że w czasie, że sen to nie jest, bardzo często ludzie mówią, a ja dobrze śpię. Nieważne, czy dobrze śpisz twoim zdaniem. Pytanie, czy śpisz jakościowo dobrze. I to ma zasadnicze znaczenie. I tutaj ja mam tylko jedne okulary, bo okulary, które blokują 40% są u producentów, u chłopaków, bo ja na oko próbowałam zrobić progresję, tego się nie da na oko, więc ja im wysłałam moje okulary, takie, które noszę, plus wzorce do, tam, do tych podziałek, jak oni mi robią. I to jest w Polsce? To jest w Polsce, w Sosnowcu. Mhm. I ja ci wszystko wyślę. Natomiast okulary, które cudownie działają, to są takie okulary. Ja ci je założę. One działają w ten sposób. Są takie. Pomarańczowy świat. To jest świat taki, że masz wrażenie, że jest zachód słońca. Czyli one powodują, na przykład jeżeli ktoś jedzie na przykład w inną strefę czasową, to to jest rewelacyjna rzecz, dlatego że oczywiście teraz nie mówimy o zmianie strefy czasowej, ale generalnie, ja mu podaję tylko przykład, jak działają, to przy zmianie strefy czasowej wyjeżdżasz wieczorem, jedziesz rano i zostajesz ranek, a ci się chce spać. Wkładasz okulary i za 4 godziny kładziesz się spać, bo masz wszędzie zachód słońca. Twój mózg ma informację, że jest zachód słońca. No i melatonina, tak. I na przykład ty mówiłaś ostatnio o melatoninie. Ja też ją miałam, ale zapomniałam, że ona istnieje. I wiem też, że melatonina no nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo mózg się bardzo rozleniwia i to nie powinno się jej brać regularnie, tylko ja ją brałam w sytuacjach ekstremalnych i powiem ci tak. Nigdy nie działała tak jak te okulary. Nigdy. Rozumiem, ale przed snem, przed samym zaśnięciem zdejmujesz je. Po to jest ta lampa, bo ja się nawet, ja tą lampę miałam przed okularami, jeszcze chłopaków nie znałam. Okay. Wymyśliłam to sama, bo stwierdziłam, zaczęłam czytać wiedziałam, że czerwone żarówki są, tylko że nie mogą być malowane, tylko prawdziwe czerwone żarówki są świetne, jeśli chodzi o nagrzewanie rąk. Aczkolwiek nie, przepraszam, nie, to się zjawiło później, to się pojawiło później w mojej głowie, bo też na to sama wpadłam. Mhm. Ale wiesz jak to jest, jak człowiek myśli o czymś, wiesz jak to się przyciąga, różne informacje. Oczywiście, że tak. To się po prostu, nawet nie przyciąga, tylko dostrzega. Tak. Aczkolwiek ja gdzieś jakoś miałam to w głowie, to czerwone światło. I wrzuciłam sobie w internet czerwone światło i zaczęłam czytać o gadach. Że używa się w terrarium czerwonego światła po to, żeby gady mogły funkcjonować lepiej. I pomyślałam sobie, już wiem, jakiś kanał czyś oglądałam, jeśli chodzi o, jest taki kanał Karoliny Sobańskiej, która zaprasza, jest bardzo młoda dziewczyna, bardzo mądra dziewczyna, bardzo ci ten kanał polecał, aczkolwiek nie, ty nie musisz. Ty wiesz wszystko, co trzeba. Karolina jest bardzo młodą dziewczyną i ona między innymi o olejku, ja cię w ten sposób znalazłam, bo ja zaczęłam poszukiwać informacji o olejku jako osoba, która cierpi na brak snu. I mi się wyświetliła porady spod lady. I zaraz po takiej rekomendacji, ponieważ jesteś osobą taką, jaką jesteś, to ja absolutnie zaufałam. Czyli jesteś osobą, która sprawia wrażenie wiarygodnej. Bardzo, dziękuję ci bardzo. Oczywiście to sprawia wrażenie, jest żartem, w tej chwili tym bardziej żartem, bo ja wiem, że jesteś osobą wiarygodną, ale też wiesz, ja jestem osobą wysoko wrażliwą, więc ten szósty zmysł we mnie jest. Ludzie nas to wspólne, czyli bóle rąk i szósty zmysł. I szósty zmysł, więc i myślę też, że jesteś osobą wysokowrażliwą. To też warto o wysokowrażliwcach poczytać, bo to też ciekawy temat. I wiesz co, i no więc tak cię znalazłam. Natomiast jeśli chodzi o to terrarium, to zadzwoniłam do firmy terraryjnej i zaczęłam z tą panią rozmawiać, która jest właścicielką tej firmy, na temat lamp.
I między innymi też kupiłam u niej żarowe żarówki, białe, bo wiem, jak strasznie są szkodliwe LEDy. Mhm. A nie dostaniesz, przynajmniej we Francji, nie dostaniesz innych żarówek. Tu jest zawalony rynek LEDami. No tak, to prawda. Zero możliwości, a w Polsce jest taka możliwość. Sklepy terroryjne. I ona się śmiała, powiedziała, że mnóstwo ludzi u niej kupuje zwykłe żarówki. Ja w kuchni mam dwie normalne żarówki. Normalne. I u niej zakupiłam tą lampę i zaczęłam, terroryzm wprowadziłam w domu, ponieważ w momencie, kiedy robiło się ciemno, zrobiłam to, zaczęłam w listopadzie chyba, albo nawet w październiku, kiedy się zaczęło ściemniać, tu się późno ściemnia, bo tu jest rano dłużej ciemno, a wieczorem... W Francji mieszkasz? W południowej Francji. Konkretnie Toulouse, Bordeaux i tak bardziej jeszcze na południe. Na południe. I więc zaczęłam tą lampę stosować w momencie, kiedy się robi. Nie zapalałam żadnych świateł, tylko to. Zobaczyłam, że ja zaczynam świetnie spać. Ale to był bardzo duży stres. Dlatego, że mój mąż, jak zapalał światło, to ja wpadałam w panikę. Wiesz, po prostu ktokolwiek miał przyjść wieczorem, ja wpadałam w panikę. Bo trzeba było zapalić światło, więc ja uciekałam do siebie na górę i w ogóle nie uczestniczyłam w takich spotkaniach. Dlatego, że wiedziałam, że to się skończy dwugodzinnym snem, a to było dla mnie bardzo stresujące i wykańczające. Zaczęłam tracić pamięć. Zaczęłam tracić pamięć, zaczęłam być rozdrażniona, zaczęłam... W ogóle mój... Już mi nic nie pomagało, więc wiesz, olejek mi też nie pomagał. No po prostu... Po jakim czasie zaczęłaś czuć, że rzeczywiście ta lampa ci pomaga? Czy to było od razu? Natychmiast, dlatego że melatonina zaczęła się bo to jest zachód słońca po prostu, czerwona lampa, no tak jak czerwone, gdzie się mówi, że trzeba na światło się patrzeć słoneczne, czerwone, zachód słońca jest dla nas bardzo, bardzo dobry, bo mamy właśnie, nic nie zapalać, tak, czyli zgodnie z naturą. I właśnie słuchając Karoliny Subańskiej, zobaczyłam, że ona żółte okulary, a ponieważ tych żółtych okularów na rynku chińskich, nie chińskich jest dużo, więc ludzie nie zwracają na to uwagi. A ponieważ ja tej dziewczynie też ufam, bo to jest bardzo mądra dziewczyna, która wspaniałe rzeczy opowiada, więc po prostu posłuchałam tego jej vloga na temat żółtych okularów i wywiadu z producentem. Mhm. I weszłam na stronę. I poznałam w ogóle, zaprzyjaźniłam się bardzo z bratem tego człowieka, który występuje w YouTubie, młodszym bratem, który jest przeuroczym człowiekiem. I my przegadujemy nieraz, on do mnie dzwoni i mówi, pani Agnieszka, wiesz, to jest chłopak, który jest młodszy od moich dzieci dobrych kilka lat, bo moje dzieci się zbliżają do 40, bo ja byłam bardzo młodą mamą. Więc on mówi, pani Agnieszka, jak ja się cieszę, że ja znowu mogę z panią pogadać, ja nawet z moimi rówieśnikami nie mogę na takie tematy pogadać, na jakie ja z panią rozmawiam, bo oni to uważają, że jakąś spiskową teorię dziejów stosuję, a my rozmawiamy o różnych takich, wiesz, takich o świecie, super po prostu. Też go bardzo lubię, obiecałam mu, że właśnie do Sosnowca pojadę, jak będę w Polsce, on mówi, zapraszam, pokażemy pani jak tu organizujemy wszystko. I wiesz, zamówiłam u nich okulary, cztery pary. Dwie pary dla siebie, czyli te do pomieszczeń i do wszystkich produktów, znaczy komputer, telefon, czyli wszędzie tam, gdzie trzeba blokować niebieskie światło. Również w tych okularach można na przykład prowadzić samochód, szczególnie wieczorem, kiedy masz światła sprzeciwka, a wracasz wieczorem. Te, które ci pokazałam, to jest 100% blokady niebieskiego światła. Nie wolno w nich prowadzić samochodu, bo zaśniesz. No tak. I jak on mi obiecał, że na gwiazdkę je dostanę i powiem ci, że wysłał je super ekspresem, bo tak się spieszył i był słowny, wysłał mi je. I no tam właśnie tam nie poszło z tymi dwufazowymi, a to nie szkodzi, ale te mogę nosić tak jak używam. I w momencie, kiedy je założyłam, od tamtej pory śpię 9 godzin. I to jest natychmiastowe, to jest po prostu rewelacja. Ale uważam, że jeżeli człowiek chce mieć świadomość, prawdziwą świadomość, być przekonanym o tym, że to jest ważne, że to są dwie książki. Powiem ci, że nie wiem, co się stało z jedną z książek. To była pierwsza książka, którą przeczytałam na temat snu i to jest Matthew Walker, Dlaczego śpimy?
To jest książka niezwykle ważna. Ja ją przeczytałam dwa razy i uważam, że to jest książka obowiązkowa. Ja w ogóle bym nigdy nikomu nie powiedziała, wiesz, jak chcesz przeczytać, to przeczytaj, no jesteś wolnym człowiekiem. Nie, masz przeczytać. To jest obowiązek dla ciebie, dla twojego zdrowia, jeśli jesteś odpowiedzialny za zdrowie, nie wiem, męża, dzieci, przyjaciół, przeczytaj i promuj, wiesz o co chodzi. I drugą książkę poleciła mi moja przyjaciółka, która zresztą mieszka w Bazylei. I to jest książka W pogoni za słońcem, którą znalazłam. W pogoni za słońcem. I to jest książka, która opiera się, ona się powołuje na Matthew Walkera, bo oni dostali nagrodę chyba Nobla za nie wiem, czy Matthew Walker był w tym zespole, ale za osiągnięcia, jeśli chodzi o wiedzę o śnie człowieka. I ta książka, Dlaczego śpimy, taką głowę miałam, jak sobie zdałam sprawę, jak nie my sobie robimy krzywdę, jak nam zrobiono krzywdę. Do 9 zaczynam jogę i 9 po 9 idę spać. Znaczy jeszcze coś przeczytam i idę spać. On chodzi na bosaka. Ja na górze śpię, właśnie dlatego śpię ja na górze, on na dole, bo ja nie jestem w stanie z nikim spać. Po prostu ja nie spałam. Potrzebujesz ciszy i spokoju. Totalnie, po prostu ja jakieś, wiesz, drzwi wkładam, materace, poduszki, żeby mnie nikt nie zbudził. Słuchaj, pięty mojego męża mnie budziły, czyli on szedł na bosaka i mówi, chyba żartujesz. Ja mówię, jak ja mówię, że tak jest, to tak jest. Stukasz piętami, ale przecież ja bardzo delikatnie chodzę, no właśnie. Więc mnie takie rzeczy budziły, a teraz mnie syrena nie budzi, więc wiesz, ja myślę, że to... Jest koszt takich okularów. Powiem ci tak, też jesteś okularnicą, ja też jestem okularnicą. Ja mam okulary Diora, które mnie kosztowały tyle, ile 4 pary okularów progresywnych u nich. Czyli 4 pary okularów zamówiliśmy za... Ja zapłaciłam 3800, prawie 3900 tysięcy. No ale każdy, kto robi dobre okulary i ma wadę wzroku, i astygmatyzm, i progresję, wie, ja w Polsce zapłaciłam 3,5 tysiąca za te okulary. Więc dla mnie to jest świetna cena. Jeśli ktoś ma zerówki, to ma oprawki. Oczywiście może wysłać swoje oprawki, ale ja uważam, że jak na oprawki, które oni produkują, to są niebrzydkie oprawki, a to są okulary, jakby nie było, tylko do... w domu, przed snem, to no nie trzeba... No właśnie chciałam powiedzieć, że no, jakie te oprawki są, to już jest mało ważne, bo... Ale są niebrzydkie, bo przecież te moje oprawki, no na pewno nie można ich porównywać z okularami, które, bo mam jeszcze drugie, jeszcze trzecie i też to wszystko są oprawki kosztowne, no bo dla mnie to jest jak biżuteria, tak? To musi być ładne. Więc tak jest. Natomiast 3800 czy 3900 za 4 pary okularów, za same oprawki przy zerówkach, czyli w sytuacji, kiedy ktoś nie ma wady wzroku, kosztują chyba najdroższe 650 zł. No to nie jest jakaś suma, wiesz. Można sobie na to pozwolić. Można. Oczywiście nie każdy sobie na to pozwoli. Ja sobie zdaję sprawę, że sobie nie każdy na to pozwoli. No ale Boże drogi, no to ja już nic na to nie poradzę, tak? To niech sobie kupi chociaż jedne. Chociaż jedne, tak? Jasne. Te na noc są najważniejsze. Rozumiem. Także ja jest. W ciągu dnia też czasami nosisz te drugie. Nie, tak? Teraz noszę białe i tak mniej więcej u mnie w tej chwili jest widno do godziny 6.15. Nie, 6.15 nawet, wiesz, bo tu się jasno robi o 7:30, w tej chwili 8, a w zimie takiej głębokiej w 7:30 dopiero. Rozumiem. Natomiast w tej chwili 5 to jeszcze słońce jest, ale ja już 5:10 zakładam te okulary i mam już zachód słońca, dlatego że ja wyznaczam sobie, kiedy ja chcę iść spać. I ja idę spać o godzinie właśnie, tak jak ci powiedziałam, 9:30 do 10. Ja widzę, mój organizm wtedy fenomenalnie funkcjonuje, bo oni też mówią o tym, że się wtedy budzisz bez budzika i ja się budzę bez budzika. Co też jest zdrowe. Jeżeli przeczytasz książkę Dlaczego śpimy, Matthew Walkera, to będziesz wiedziała, dlaczego budzik jest tak traumatyczny dla naszego zdrowia. To jest traumatyczne. No dobra, namówiłaś mnie na kupno książki. Przede wszystkim książki. Budzik nie budzi, ponieważ mam lampę, która włącza się jak słońce.
Tak? Jest coraz jaśniejsza i jaśniejsza. I po 10 minutach włącza się jakiś tam, nie wiem, sygnał tak zwanych ptaszków gdzieś z daleka. Słyszysz? Ojej, a więc skąd to masz? Wiesz co, kupiłam to na Amazon, tą lampę. I tak samo można zrobić, że w drugą stronę, czyli że jak zasypiam, to ją tak jakbym wyłączam słońce i ona na przykład jest do pół godziny może trwać, a może trwać i 10 minut tylko i ona wtedy się ściemnia. Uważam, że jeżeli człowiek chce mieć świadomość, prawdziwą świadomość, być przekonanym o tym, że to jest ważne, że to jest, to są dwie książki. Powiem ci, że nie wiem, co się stało z jedną z książek. To była pierwsza książka, którą przeczytałam na temat snu i to jest Matthew Walker, Dlaczego śpimy? To jest książka niezwykle ważna. Ja ją przeczytałam dwa razy i uważam, że to jest książka obowiązkowa. Ja w ogóle bym nigdy nikomu nie powiedziała, wiesz, jak chcesz przeczytać, to przeczytaj, no jesteś wolnym człowiekiem. Nie, masz przeczytać. To jest obowiązek dla ciebie, dla twojego zdrowia, jeśli jesteś odpowiedzialny za zdrowie, nie wiem, męża, dzieci, przyjaciół, przeczytaj i promuj, wiesz o co chodzi. I drugą książkę poleciła mi moja przyjaciółka, która zresztą mieszka w Bazylei i to jest książka W pogoni za słońcem, którą znalazłam. W pogoni za słońcem. Mhm. I to jest książka, która opiera się, ona się powołuje na Matthew Walkera, bo oni dostali nagrodę chyba Nobla za nie wiem czy Matthew Walker był w tym zespole, ale za osiągnięcia, jeśli chodzi o wiedzę o śnie człowieka. I ta książka, Dlaczego śpimy, taką głowę miałam, jak sobie zdałam sprawę, jak nie my sobie robimy krzywdę, jak nam zrobiono krzywdę. Robiąc własne biznesy, tak? A jak wygląda to wtedy, kiedy masz, nie wiem, szub tak zwany, czyli masz stan zapalny, masz ból, jak wtedy wygląda twój sen? Czy ten ból cię wybudza? Tak samo dobrze, nie. I ja idę spać o godzinie właśnie, tak jak ci powiedziałam, 9:30 do 10:00. Ja widzę, mój organizm wtedy fenomenalnie funkcjonuje, bo oni też mówią o tym, że się wtedy budzisz bez budzika i ja się budzę bez budzika, co też jest zdrowe. Jeżeli przeczytasz książkę Dlaczego śpimy? Matthew Walkera, to będziesz wiedziała, dlaczego budzik jest tak traumatyczny dla naszego zdrowia. To jest traumatyczne. No dobra, namówiłaś mnie na kupno książki. Przede wszystkim książki. Budzik nie budzi, ponieważ mam lampę, która włącza się jak słońce. Tak? Jest coraz jaśniejsza i jaśniejsza. I po 10 minutach włącza się jakiś tam, nie wiem, sygnał tak zwanych ptaszków gdzieś z daleka. Słyszysz? Ojej, a więc skąd to masz? Wiesz co, kupiłam to na Amazon, tą lampę. I tak samo można zrobić, że w drugą stronę, czyli że jak zasypiam, to ją tak jakbym wyłączam słońce i ona na przykład jest do pół godziny może trwać, a może trwać i 10 minut tylko i ona wtedy się ściemnia. Jest właśnie pamiętasz, jak ona się nazywa, gdzie, jak można na Amazonie ją kupić? Bo to pewnie po niemiecku będzie. Tak, ale wiesz co, to później ci napiszę albo pokażę, bo w tej chwili po prostu ona jest w sypialni, stoi, nie chcę jej tu targać. Ponieważ uważam, że jeżeli człowiek ma wiedzę, to inaczej podchodzi do tego, czy powinien coś kupić, czy nie i po co to kupuje. Zgadza się. No to słuchaj, rewelacja. Powiedz mi, czy oprócz tego reumatyzmu masz jeszcze jakieś choroby, czy tylko to, że ci te ręce dokuczają? To znaczy ja mam problemy z jelitami, ponieważ 2 lata temu, ale to z moją Olą. Nie wiem, być może z jelitami, być może nie. W każdym bądź razie zobaczymy, bo teraz nie jem tych pomidorów, które też na jelita szkodzą i papryka i te wszystkie psiankowate. My z moją córką, ja byłam w Polsce 2 lata temu, znaczy jestem co roku, teraz to już za chwilę 2 lata będzie, jak nie byłam przez tą pandemię. Natomiast myśmy 2 lata temu, albo już będzie 3 nawet na tej wiosny, przebyły salmonelle w Polsce. Była taka głośna afera z Cofinero i myśmy były ofiarami tej salmonelli z Cofinero, czyli z sieciówki, która sprzedaje kawę i ciasteczka. Ja ciasteczek zwykle nie jem, no ale miałam ochotę, wiesz coś o tym? Rozumiem. Miałam ochotę i okazało się, że akurat ja, która nigdy nie jem ciastek z kremem, w ogóle nigdy, ale taka była jakaś chwila.
widocznie to coś ten tam było. Tak, coś w tym było i akurat salmonella. I myśmy bardzo ciężko chorowały na tą salmonellę. Mało co nie umarłam, bo wyrzucono mnie w Polsce ze szpitala. Mój mąż mnie przez telefon leczył, bo w Polsce nikt mi nie udzielił pomocy, a byłyśmy tak odwodnione. I od tej pory cierpimy na takie jelitowe kwestie, wiesz, ale tak to ja. No ja mam problemy z kręgosłupem. Mam ten po operacji, a tutaj powiedziałam sobie, że nigdy nie będę miała operacji, dlatego zaczęłam się zajmować jogą, zaczęłam praktykować jogę. I ta joga mnie ratuje, dlatego że ja miałam bardzo duże problemy z funkcjonowaniem, a nie mam. No, a nie mam. A powiedz mi, twój mąż jest lekarzem. Co on mówi na to, jak ty mówisz o lampach pod czerwienią, jak mówisz o rękawiczkach uciskowych, okularach? Sam bym się zgłosił po okulary. On jest posłuszny. Serio? On jest posłuszny. A on się wszystkim chwali, jak ja sobie sama radzę i że nie używam leków. A koleżanka... Jest dumny z ciebie, tak? Słucham? Jest dumny z ciebie. Tak. On nawet ostatnio ze znajomymi rozmawiał przez telefon, gdzie ona cierpi na reumatyzm, jest ode mnie 10 lat starsza i mówi do nich tak. No tak, no Ewa się źle czuje. No wiecie, no Agnieszka sobie świetnie radzi i mogłaby wam poradzić, ale wiem, że wy nie jesteście otwarci. No to nie są. No to... Ona wędruje do lekarza, więc jeśli mój mąż lekarz mówi takie rzeczy, no to wiesz, to jest okej, nie? Niesamowite, ale fajnie, że się dzielisz z takimi rzeczami, że mówisz o tym głośno, że się tego nie wstydzisz, to jest naprawdę... Nie, ja jestem asertywna do bólu, wiesz? No, asertywna może nie jestem, ale odwagi trochę mam. Ja jestem odważna i jestem asertywna do bólu i całe życie taka byłam. Nie miałam z tym żadnego problemu, natomiast powiem ci, że na przykład moim sukcesem jest to, że mój mąż, człowiek Voltarenu... Rozumiem. Bo jego mama była, wiesz, wszędzie leżał Voltaren, mama też lekarz, tylko nie tak mądra jak mój mąż, bym powiedziała, że taki lekarz typowo wyszkolony przez firmy farmaceutyczne i tylko leki, a mój mąż taki szybki do leków nie jest, raczej jest pierwszy do ograniczania leków u swoich pacjentów, chociaż on akurat specjalnie leków nie zapisuje, dlatego że nie jest zachowawczym lekarzem, tylko naprawia naczynia wieńcowe, więc w jakimś momencie, kiedy kupiłam DMSO, powiedziałam, spróbuj i zobacz. I zobaczysz, że ci ten Voltaren ani nie pomaga, ani nie jest ci do niczego potrzebny. I powiem ci, że DMSO stosuję od roku, bo od roku ciebie słucham, bo wtedy miałam taki pierwszy potworny atak. Wcześniej miałam takie sygnały, ale rok temu miałam taki potworny atak. Rok temu w styczniu, czyli minął rok. Miałam taki potworny atak reumatyzmu i wtedy natychmiast, jak ty powiedziałeś o DMSO, to ja natychmiast zamówiłam i od tamtej pory u nas Voltaren nie istnieje. Mój mąż mówi, to gdzie masz to DMSO? A z czym używa się DMSO? Z czym? No. To znaczy ja mam to DMSO, ono przychodzi, ja na takiej stronie zamawiam Biovea i to dość długo idzie, bo to chyba idzie, ja nie wiem, czy z Anglii, czy ze Stanów, nie wiem, w pudełku i to jest napisane, że to jest żel z aloesem, to jest gotowe. Aha, to już jest gotowe, rozumiem. To jest żel z aloesem, tak. Ja jestem potwornym alergikiem, więc jeśli mnie to nie uczula, to znaczy, że to jest okej. I pomaga, to znaczy, że to jest okej. Świetnie, bardzo się cieszę, Agnieszka, naprawdę. To ja sobie bardzo dziękuję, że jesteś, wiesz. Bo ja mnóstwo rzeczy od ciebie, mnóstwo suplementów, w ogóle jesteś bezcenną osobą, słuchaj, bezcenną, absolutnie. Agnieszko, bardzo tobie dziękuję za odwagę i za chęć podzielenia się z nami na temat twojego reumatoidalnego zapalenia stawów. To było bardzo pouczające i bardzo fajne i mam nadzieję, że wam się też podobało. Moi kochani, to by było na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam was z całego serducha i do następnego razu. Cześć!